Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania, w świąteczną niedzielę, wita Cię Alina Kaźmierczak. Dziś chciałam Ci powiedzieć o tym, jak nie warto się kłócić. Generalnie ja nie potrafię się kłócić. Nigdy w życiu z nikim się nie pokłóciłam, czyli nie doszło do takiej wymiany zdań, kiedy doszłoby do jakiegoś takiego konfliktu, żebyśmy się naobrażali, nakrzyczeli. Nie potrafię, po prostu nie potrafię. Z drugiej strony, jak obserwuję nawet najbliższą rodzinę, to obserwuję takie dwie tendencje. Jedna tendencja to jest taka, że potrzebujemy miłości, gromadzenia się, jedności, takiej współpracy i szukamy grup, w których jest nam dobrze i szerzymy miłość. Z drugiej strony obserwuję tendencję takiego hejtu, krzyczenia na siebie, takich negatywnych emocji, które wynikają chociażby z tego, że ludzie za długo ze sobą przebywają, na przykład w zamkniętych pomieszczeniach, czyli takie tendencje rodem z zakładu karnego, gdzie psychologia zamkniętych pomieszczeń działa. No i co się wtedy dzieje? Dzieje się wtedy to, że ludzie zaczynają się kłócić, zaczynają na siebie warczeć, nie mogą ze sobą wytrzymać. No i co? No, do czego ta kłótnia doprowadza? Kłótnia generalnie do niczego nie doprowadza. To jest tylko wyraz naszych emocji. My tak jakby emocje wyrzucamy z siebie, ale przekazujemy, druga osoba się zaczyna gniewać, też są emocje i tak właściwie z tego nic nie wynika. Zatem proszę bardzo, nie kłóćmy się, nie kłóćcie się. Jeżeli wyrażacie swoje emocje, to róbmy to w sposób taki tolerancyjny, akceptujmy się, nawet jeżeli się różnimy. Nawet jeżeli już nie możemy wytrzymać, to pokazujmy te emocje i wyciągajmy z tego wnioski. Życzę Wam w te święta przede wszystkim radości, miłości i zgody i jak najmniej właśnie konfliktów i kłótni. Zatem podsumowując, nie kłóćmy się, a kochajmy się. Wtedy świat będzie piękniejszy. Miłego dnia.